Hej, hej, kochani, witajcie w ekspresiku, co Pluton nam zgotuje. Pluton od 12 października wychodzi z ruchu wstecznego, rusza prosto. Mówi, kochani, do brzegu, wszystko, co się opóźniało, jakieś sprawy administracyjne, urzędowe, te wszelkie formalizmy, powinny się te ciężkie, toczące się długo sprawy zakończyć. Więc Pluton w ruchu prostym troszeczkę też przyniesie ulgi, ale czy tak do końca? Troszeczkę on tak przypomina też rewolucję październikową. Pluton chce dogłębnej transformacji, ujawnienia tajemnic i kontaktów. Sprzyja rozstaniom medialnym, sprzyja takiej energii innego postrzegania. Pluton to przecież władza, to jest system, to jest energia śledczych, detektywów, tajnej pracy. Takich energii właśnie mocno kontrolujących, sądujących, schowanych, utajnionych. I ten Pluton w ruchu prostym będzie tutaj nam z jednej strony właśnie oferował takie przestrzenie, których paradoksów, przestrzenie paradoksów, tak bym mogła je określić, której właśnie wiele rzeczy jest takich pochowanych, niejasnych, a z drugiej strony no, Pluton, który no, powiązany jest oczywiście ze Skorpionem i z domem ósmym, daje nam taki nowy wgląd, bo ta pozycja prosta mówi teraz bardziej rozumnie podchodzę do mojej przemiany, bo żeby zmieniać, przemieniać, łagodzić, muszę mieć tę świadomość. I teraz ta świadomość jest, z kim warto połączyć siły, a z kim nie. Na co przeznaczyć pieniądze, co definitywnie i nieodwołalnie umrze i koniec, bo Pluton to jest nauczyciel bardzo brutalny, więc zdecydowanie może nam tu coś uśmiercić. Niemniej jednak może też zaproponować nowe podatki, zaproponować transformację właśnie w tych energiach pieniędzy, niekoniecznie na korzyść. Natomiast wiele sytuacji takich formalnych, które właśnie były odwlekane, powinny być oczyszczone, pieniądze powinny być odzyskane. Prawdopodobnie, jeśli ktoś wam, że tak powiem kolokwialnie, wisiał jakieś sumy pieniędzy, jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy. Różne problemy nowe tutaj mogą się pojawić, dlatego że ta energia transformacyjna Plutona bardzo mocno jest po prostu powiązana z takim, moi drodzy, testem tego, co ty jesteś w stanie zaakceptować. Czy ty już jesteś gotowy na to, czego zmienić już nie możesz. Dlatego, że Pluton, on tutaj każe się przyjrzeć takim tematom dotyczącym mojego miejsca w kontekście odrodzenia i w kontekście połączeń też z kimś. Może być tu zmiana domu, mogą być przeprowadzki, zmiany zatrudnienia, kwestie dotyczące zdrowia, pracy, tak naprawdę wszystko. I prawdopodobnie przyjdą jakieś rozwiązania takie już definitywne, takie stanowcze i taka akceptacja też jakichś spraw też niereformowalnych, że to, czego nie mogę zmienić, nie mam na to wpływu, to po prostu tego nie zmienię. Ja tak po prostu czuję, że Pluton w ruchu prostym przyjdzie też z taką dużą wiedzą duchową, bo Pluton to przecież są zdolności też parapsychiczne, więc wielka intuicja, właśnie ta tajemnica, ta mądrość, te energie, które nawiązują do tej przestrzeni podświadomości, wielkiej wrażliwości, tak? Myślę, że też ważna będzie taka energia odzyskania spokoju, przywrócenie dobrych
kontaktów z kobietami, na przykład z matką, gdyby były jakieś wcześniej konflikty, czyli powiedzmy, że ta persona matki była dość taka problematyczna w ostatnim czasie, tak? Bazująca na jakimś takim motywie z przeszłości, że się poświęciła, że się poświęca na waszą rzecz. Takie energie właśnie nadpobudliwe, cierpiątnicze, poświęcalskie. Ja myślę, że tutaj będzie możliwość. No, Pluton to brutalny nauczyciel, przypominam, wyrównania rachunków, ale też uspokojenia, oczyszczenia tej przestrzeni. Pluton w ruchu prostym będzie sprzyjał też rzeczom nowym, takiej większej pasji, bo tu jest dużo pasji, takiego poszukiwania nowej ścieżki, nowej drogi, nowego miejsca w życiu, nie? Myślę, że jak najbardziej. Zobaczymy tutaj w kartach Tarota. Co ma nam do zaproponowania Plutonik, który to już od jutra, od 12 października już wkracza na prostą ścieżkę, przestaje błądzić po rozdrożach. Co ma nam do zaproponowania Księżniczka Dysków? No pamiętajmy, że tutaj jest ta kwestia właśnie zasobów łączonych też. Może być podział majątku, podział pieniędzy. Ta energia, ona tutaj wiąże się z taką przestrzenią stabilizowania materii. Więc oczywiście pamiętajmy, że ósmy dom Skorpiona koresponduje z drugim domem. Z energią Ziemi, właśnie, z energią byka, której chodzi tutaj właśnie o zasoby, o własność, o wartość, o priorytety, o poczucie też własnej wartości. Sądzę, że tu ta energia będzie bardzo sprzyjała na takim poziomie indywidualnym dla każdego z nas. Będzie tutaj sprzyjała ustalaniu się na nowo. Takiej przestrzeni pracy, przestrzeni zawodowej, przestrzeni spokoju też, bo księżniczka dysków pragnie pokoju i spokoju. Ona chce też, żeby było sprawiedliwie, to znaczy, że jeżeli ja ciężko pracuję, systematycznie dbam, no to powinnam też coś mieć z tego, mówi ta księżniczka, prawda? A zatem ważna tutaj będzie ta energia rewanżu, ale myślę, że najbardziej kwestie działań Plutona, one tutaj będą uwarunkowane przez własność i wartość. To będzie nas najbardziej określało, że każdy człowiek będzie tutaj dookreślony przez kwestie właśnie własności i wartości. Może być przekazywanie prawa własności. Tu mogą być spadki, tu mogą być jakieś instytucje lub urzędnicy, którzy będą pomagać wychodzić z jakiejś zawiłości zgodnie z literą prawa. Energia dość wartościowa, energia, która w końcu jest punktualna, bo mówiłam, że wcześniej, jak on się cofał, o Plutonie oczywiście jest mowa. To mogły się sprawy opóźniać, tak? Czy to kwestie właśnie prawne, czy jakieś transakcje, czy mogły być odwoływane jakieś negocjacje biznesowe, czy przeciągały się. Tu powinno to ruszyć do przodu, bo tu mamy taką energię punktualności, takiego przybywania na czas, ruszenia właśnie do przodu z tematami takimi zastojowymi, prawda, które się nie rozwijały. Ale to wszystko kręci się w obrębie materii, a materia, bodyski, ewentualnie zdrowia, bodyski to zdrowie i materia, prawda? I ta energia tutaj właśnie chce takich solidnych rozwiązań, czyli rzeczywiście Pluton mówi raz a dobrze, wychodzimy tutaj z jakichś sytuacji, które
nas wymęczyły, które się przeciągały, były często dla nas po prostu zgubne, czy wpływ ludzi jakiś toksyczny, tak? A tutaj właśnie uczymy się na nowo takiej przestrzeni tego, co jest nam potrzebne. I to, co przychodzi w odpowiednim momencie, bo księżniczka dysków mówi: nareszcie, teraz będziemy mieć taki czas, kiedy będziemy mogli przyjąć i docenić te wszystkie dary, które też do nas przyjdą. Więc mogą być tu różne udane transakcje, to jest energia dobrych biznesów, takiej dobrej pasy, generalnie splotu korzystnych okoliczności. Generalnie tak. Natomiast to, co może być wystawione na próbę, to wiarygodność. Wiarygodność systemów finansowych, ogólnie rzecz biorąc. To będzie prawdopodobnie tutaj przedmiotem właśnie tej rewolucji jesiennej, październikowej. Zobaczymy, jakie wyzwania. Najważniejsze wyzwanie. Pluton w ruchu prostym, jakie przynosi najważniejsze wyzwanie, czyli pewien trud, zmierzenia się z czymś trudnym, tak? Zmierzenia się z czymś trudnym, wyzwanie. Książę Mieczy. Książę Mieczy to jest energia nauki, energia mediów, energia informacji. To jest to, czyli to jest taka przestrzeń słowa. Co ciekawe, tutaj mamy sierpik, tutaj mamy miecz. Jeszcze gdyby miecz zastąpić młotem, to mielibyśmy młot i sierp. Taka energia systemu komunistycznego mi tutaj przychodzi do głowy. Tak to po prostu czuję. Dziwne, nie dziwne, tak to po prostu odczuwam. Pluton tutaj w ruchu prostym mówi, największym wyzwaniem jest taki pewnego rodzaju przekaz, bądź, no właśnie, rewolucja, tak, energia wodnika, energia, która walczy. Walczy. O co? O wolność. Trudna jest tutaj, wyzwaniem jest wolność, walka o wolność. Wodnik chce być wolny. Wolność słowa, kwestie cenzury, energia powiązana z właśnie z jakimś ostatecznym rozstrzygnięciem. Tu mogą być bunty, tu jest jakaś brawura. Energia, która no, jest napięta. Zdecydowanie ta rewolucja październikowa. No widać, mamy wojownika. W jednej ręce trzyma miecz. Po co? No miecz służy do walki i propagandy. Tu mamy jeszcze inne narzędzie, sierp i no niestety, rycerz mieczy czy książę mieczy, on nie rozwiązuje problemów. On się buntuje, on idzie w taką bardziej, taką kolejinę nawarstwiania konfliktu, a nie rozwiązywania. I mamy tu takie przestrzenie nieprzemyślane, bo to są takie, jak to bywało z wieloma różnymi powstaniami i rewolucjami. Nagle się zaczyna, zwykle też długo nie trwa, jest to nieprzemyślane, jest to takie, taka energia bardzo gwałtowna, bardzo napięta, i atakująca. Bo w ogóle Książę Mieczy to ma taką predyspozycję do atakowania. Mówi, najlepszą formą obrony jest po prostu atak. W ten sposób się broni, tak? I to jest wyzwanie. Wyzwanie też, myślę, dla każdego z nas osobna, właśnie, czy walczyć o tę swoją wolność osobistą w sposób przemyślany, czy właśnie chcąc pospiesznych, uzyskać jakieś pospieszne rozstrzygnięcie, iść w zaparte. I to wtedy nie jest dobre, bo tu widać.
Wyzwaniem może być w ogóle energia takiego wiązania przyczyn ze skutkami. Bo tu liczy się lotny umysł, elokwencja, ale nie zawsze tutaj potrafimy właśnie jedno z drugim połączyć. Więc energię nauki, energię tworzenia też jakichś oryginalnych projektów, to może być wyzwaniem, co nie znaczy, że się nie uda. Ja bym powiedziała, że jest duża szansa właśnie, że się uda, tylko trzeba to lepiej jakoś przemyśleć i wstawić w ramki tych dysków, żeby to było bardziej takie solidne, a nie powierzchowne, bo ten ma skłonność do powierzchowności, a ta ma skłonność jednak do włożenia w takie ramki czegoś trwałego, przemyślanego, bo tu jest plan, a tu często tego planu brakuje. Tu jest strategia, a tu często brakuje tej strategii. Więc myślę, że to jest taka w ogóle walka. Strategia, brak strategii. To jest właśnie takie wyzwanie tego Plutona w ruchu prostym. Zobaczymy tutaj, co się najprawdopodobniej uda, co będzie taką rzeczą udaną, spektakularną, w takim kontekście indywidualnym oczywiście. Co się może udać? W czym ten idący w ruchu prostym, prosto postępujący Pluton, w czym może dopomóc? W czym może być pomocny? Co się może dzięki temu udać? Wyjście z wszystkiego, co toksyczne. Walka o wolność może się udać. Jest tutaj możliwość po prostu znalezienia sobie różnych nowych przestrzeni. Cały świat może na tym skorzystać, bo świat to są ludzie. Może się odnaleźć ktoś dawno niewidzialny, bo to jest powiedziane, po jakichś zaginięciach nagle się ktoś odnajduje. To na przykład dobra wiadomość dla tych rodzin, którzy poszukują. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Ta energia też pokazuje możliwość wyjścia z toksycznych układów, że Pluton w pozycji prostej jest mniej toksyczny niż ten, który właśnie jest w pozycji, nie w pozycji prostej, tylko cofający się, jest gorszy niż ten, który postępuje ruchem prostym. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ta toksyczność ma szansę zniknąć. Jest to energia, w której my tu możemy po prostu powychodzić z najgorszych demonów, takich odciąć te demony, które nas tak męczą. Czyli po pierwsze zwycięża prawda, przestajemy uciekać przed życiem, przed jakąś odpowiedzialnością. Mamy szansę wyjść z ciężkich takich stanów emocjonalnych, depresyjnych, przestać zamykać się w sobie, mieć więcej wiary, więcej nadziei w sens życia, przestać się kurczowo trzymać właśnie tych toksycznych relacji ze strachu. Wszystko to, co tutaj Rider opisuje, czyli postawić swoje życie na nogi, czyli tak odejść, odejść. Tu mogą być jakieś właśnie rozstania, jakieś wyjazdy, jakieś przeprowadzki, bo tu jest powiedziane, jak nie mogę wytrzymać z czymś albo z kimś, to jest ten moment, żeby to porzucić, żeby odejść, prawda? Widzę, że tu pod uwagę będą jeszcze brane jakieś zasoby łączone, jakieś pieniądze wspólne, prawdopodobnie ze wspólnego skarbca. No i to wyzwanie, żeby tę rewolucję życiową bardzo umiejętnie przeprowadzić. Nie narympał, tylko na takiej zasadzie rozliczenia się, ale jednocześnie w sposób troszeczkę też taki mocno przewidujący, że może nie od razu przyjdą takie super efekty. Warto troszeczkę na nie poczekać, ale to będzie, nie? Chyba najbardziej w kwestiach finansowych, choć tu powinno to ruszyć do przodu i tak. Generalnie mamy taką właśnie energię czegoś, co jest nie do wytrzymania, że najgorzej oczywiście będą tutaj mieli ludzie, którzy nie chcą zmian, którzy są bardzo konserwatywni, ale aż tak do bólu. No to wtedy ja muszę tu powiedzieć, że nie będzie tutaj jakby jednakowej oferty. Że mamy tu lepszą i gorszą odsłonę dla tych, którzy jednak się zreflektowali, że
No dobra, jakieś czasowe straty ponoszę. I to jest fakt, ale z drugiej strony idę w to nowe, decyduję się na zmianę ścieżki, muszę zawalczyć o swoje prawa i nie mam tu innego wyjścia, bo najgorsze, co jest, co może mnie przytrzymywać nadal w miejscu, mimo to, że Pluton ruszył do przodu, to taki właśnie strach, niepewność jutra, taka niechęć do zmian, taki konserwatyzm. Brakuje mi odwagi, żeby zawalczyć o siebie, co jest wymagane. Bo to nie jest tak, że Pluton rusza do przodu i co? I samo się zrobi. Nie. Mamy tutaj lepszą taką energetykę, ale musimy nadal być bardzo, bardzo cierpliwi, bo tu widać, że jest możliwość ustabilizowania się, wyjścia z tej całej toksykologii, porzucenia takich nieciekawych rejonów. To porzucenie może dotyczyć naprawdę różnych rzeczy: pracy, gdzie trwają już od dłuższego czasu konflikty. Współpracownicy nie są lojalni. Żyjemy w takiej atmosferze zakłamania i strachu. Może to dotyczyć życia osobistego, kiedy pozostajemy w tych złych związkach. W dodatku wiemy o tym i mówimy: ale ja się nie mogę uwolnić, ja nie mogę odejść. To nie jest prawda. Mówi to osoba, która po prostu nie ma odwagi, żeby się ubiegać o to swoje prawo do lepszego życia. Czasami tkwimy też w takim marazmie, kiedy coś utraciliśmy, dom, rodzinę. Rozpaczamy po stracie bliskiej osoby, czujemy się opuszczeni. A tu jest powiedziane, przyjdzie taki wyższy poziom zrozumienia, bo Pluton w pozycji prostej mówi, może się udać właśnie opuszczenie jakiegoś miejsca toksycznego albo opuszczenie domu na skutek niezrozumienia w rodzinie. Czasem nawet od bliskich się oddalamy. Wychodzimy z takiej żałoby wewnętrznej. Szansa na to będzie. Szansa na to będzie. Więc warto z tej szansy skorzystać po prostu, moi drodzy. No i taka kropka nad i. Motto. Poczucie własnej wartości, trzeba to potrafić wyrazić, uwolnić się z jakichś takich warunków. Motto? Piękno miłości własnej zostało tu pokazane jako część tej wartości osobistej. Polega na tym, że może się ona rozwinąć w bezwarunkową miłość, która może położyć kres krzywdom. Odzyskaj swoją moc, mówi odwrócona ósemka kielichów. Uzdrawiaj siebie, kochaj siebie, poznawaj siebie. Dlaczego? Bo to jest właśnie ta ścieżka do wolności i do szczęścia, nie? Okej, kochani, to wszystko. Trzymajcie się cieplutko.